No cześć, gramy na tego samego gościa, czyli jej syna, co w grze poprzedniej, Protoss, jak widzicie. No i zobaczymy, co tutaj zagramy. On wtedy zrobi jakiegoś fast expa, więc... Możliwe, że będzie go chciał znowu zagrać. Więc... Dobra, zagram 3 gate, presję, zobaczymy co z tego wyniknie. Może nawet coś dobrego. Tylko po głównej bazie się przejadę tutaj po prawo. Zobaczyć, czy czegoś mi nie buduje. Bo może w akcie agresji będzie chciała się jakoś szybko odegrać, ale chyba jednak nie. No teraz jedziemy na skałcik. Zobaczyć, co się dzieje u naszego przyjaciela. No jeszcze nie eksploduje. O, dobra, postawmy tutaj pylon pierwszy. Trochę daleko, nawet bardzo daleko to jest. On też ma 2 gatewaye. Tu już jest trochę niebezpiecznie, bo mogą być jego stalkery. W liczbie ileś tam. Późno zrobiłem to, co zrobiłem, masakra. Strasznie późno zamieniłem gateway'e w warp gate'y i to mi się najbardziej nie podoba w tym całym moim zagraniu. On ma już energię na photon overcharge. No, ale też dopiero teraz zamienił. I też ma 3. Więc chyba wszystko jest w porządku w miarę. Zagadka jest taka, jak daleko on już zabrnął ze swoją technologią, bo jeżeli zagrał Dark Templary, to w sumie mam GG.
Może nie tak na 100%, ale raczej. Nie zagrał. Dobra. Chyba wygrałem. A nie, nie wygrałem jeszcze. Ale jest na to spora szans. Znowu się wkurzył. Grad Sogosu. Zrobi Dark Templary. Znaczy dopiero... O! A! Zrobi Dark Templary. Ten pylon, jak szybko spojrzałem, to wyglądał jak Dark Shrine. I przez chwilę się przeraziłem, ale jak widzicie, miałem tu Robotics Facility, więc z obserwatora mogłem zrobić bez problemu. I to bym wygrał raczej tak czy tak. No ale, no było w sumie groźnie. A, no i co? GG. Score screen. Z racji, że były ten wczoraj, znaczy wczoraj, dwa dni temu krótkie filmiki, dwa, to teraz są trzy, z czego w sumie dwa też są krótkie, no ale co mam poradzić, PvP to PvP. No w sumie jego statystyki też widzieliście na filmie poprzednim, ale to jest dosłownie gra po, od razu, jak dwa razy go spotkałem, tego samego gościa pod rząd. No i co, GG, trzymajcie się i tyle, GG.